Witam was serdecznie. Przeładowałem gierkę i już na górze nie ma tego blusza. Jak jak dokładnie w zeszłym odcinku. Taka końcówka była. Tutaj tak i tak nie przejdziemy. To będzie tutaj skrót. Mam. Tak, tutaj jest skrót. Co ty tutaj robisz? Chodź. No, chodź. Nieładne. Okej. Raz, dwa, trzy. Dobra. No prawie jeszcze coś będzie, nie? Jeśli mam wam pomóc... Nie, nie. Możecie pomóc całej ludzkości. Właśnie to staram się zrobić. Nie, nie, nie. Nie marnujmy czasu. Niewiele już ze mnie zostało. Wszystko przeanalizowałam i wyliczyłam. To echo sieci neuronowej, które pozwala martwym mówić, jest kluczem do nieśmiertelności. Ale jak? To tylko szczątkowe emocje. Nie do końca. Właśnie opracowałam metodę adaptacji polimerowej w sieci neuronowej, w głowie. Możemy zapobiec zanikaniu świadomości i wykorzystywać jej impulsy do sterowania maszyną. W praktyce pozwoli to na przeniesienie ludzkiego umysłu do maszyny, co oznacza nieśmiertelność. To co trzeba zrobić? Już mówię. To zaskakująco proste. Macie długopis? Nie sądziłam, że będzie to takie łatwe. Mówcie już. Charles, nagraj co powie. Tak, tak. Ja zanikam. Trzeba zacząć od obywatela radzieckiego. Dostępnego w każdym... Co na biadoli? Słyszy pani? Obawiam się, że to koniec, majorze. Cholera. Prawdziwy drenaż mózgów. Okej. Dobrze. Mamy. Thank you.
usłyszy te helikopciki. Zapisywanie danych. Ciebie otworzymy. Tam byliśmy, szczerze mówiąc. I to jest ten skrót. Wow. Chyba jeden, tak? A tam w środku i finał. To jest finał. Ograniczona ilość. Tutaj z tymi dwoma duszami walczyliśmy. Dobra. Zapisywanie danych. Kurczę. Jeszcze ten mały tam jest. No. Co to za mały upierdliwstwo jest? Jeszcze jakiś? Ile tam wam jeszcze zostało? No. No. Jeszcze ktoś? Jeszcze? Ja ich tylko słyszę, jak tutaj lecą. Ile ich tam jeszcze jest?
ostatni. Na spokojnie, wszystkich po kolei. Jeszcze chyba dwa tam będą. No. Dobra. Okej. Okej. Dobrze. Już się tak zaczyna się po prostu robić. Jakaś masakra. Może tutaj jeszcze coś leży dla mnie. Taka skrzyneczka. Nie. Jezus. No i ku małe. Olu, mogę prosić Devolaya z Pire Ziemniaczanym? A, jeszcze ogórek, jeden. Kolektyw szmolektyw. Dałeś mi to wszystko. O, skrzynka. To nie mała. Powinno też tutaj to wyleżeć. O, nie chcę tutaj nic przegapić. Dobra. No to tworzymy to.
O nie! Skisiłem. Skisiłem. Mam. A, jakie to pojebane. Seczenow to porządny gość. Jak mógł to... O kurcze. Armia robotów, zabójcze mutanty, tysiące niewinnych ofiar. Jak na to nie spojrzeć, odpowiedzialność ponosi zakład. Nawet bez Pietrowa mają tu poważne problemy, nie wspominając o kolektywie. Muszę skończyć misję i przejść na emeryturę. Może się ożywię. Nie, palić to. Negatywna aktywność waszego mózgu generuje w moim kodzie nieprzyjemny artefakt. No. Mówiłem, żebyś zostawił mój mózg w spokoju. Wracaj do pracy. Ustaw mi jakiś znacznik. Haha, nie możecie wejść? Fuck. Naładujemy się. Ja słyszę tych os... Autoryzacja. Major Nieczajew. Potrzebuję broń, ale za mało. Ulepszenia, zobaczymy co możemy ulepszyć. Ale nie dużo. O, ciebie możemy. Większy... Lufa. O. Olba. No nie, nie wydam 52. Lis. 65. 14. Mieszał już dzieci gniazda kartusz. Okej. Okay. Elektro już bardzo mało używam, aby mógł trochę więcej. Jeśli 6, a ja na to zbieram, to zmiesza odrzut. Większa strzelna, a nie. Też nie. Moc grubaska. Też nie. Albo grubaskuś. 8. Dobra. Musimy też się przeładować. Autoryzacja. Co my tutaj mamy? Ciebie. A leczenie mamy dużo.
Amunicji już to coraz trochę mniej. Nie! Skąd ty tutaj jesteś? Ja chciałbym wyjść, tutaj wyjść. Dziękuję, że dałeś się zabić w końcu. O. Dobrze. Latający gówna. Był też błąd, bo nie chcieli tam iść. Dobra, użyjmy ten skrót. Beat. Powinno być teraz, Aha, i tutaj jest ten skrót. Dobrze. Idę zapisać. Zapisywanie danych.
Cóż to za szpital? Ja pierdziu. Pomocy! Pomóżcie mi! Mam złą wiadomość, towarzyszu. Ciebie możemy wziąć. Aliona, idziesz na obiad? Dzisiaj podają sałatkę leningradzką i jesiotra. Same pyszności. Pewnie, tylko dokończę tego trupa. Mam ich dzisiaj sporo do rozbioru. Zostało jeszcze 5. 2 świnie, owca i 2 starych ludzi. Mężczyzna i kobieta. Ten facet zajmie mi chwilę, ale nie czekaj na mnie. Przyjdę za jakieś 40 minut. Ten jest okej, ten musi być tam. O Jezus. No i tylko jeszcze tego. Jeden tam. No i muszę ich zamienić. Mam. Ale to nie zrobiłem już? No, mam. Patrz, jakie to wielkie. Co to jest? Tutaj naukowcy tworzyli neuropolimerowe szkielety wewnętrzne różnych zwierząt. Celem jest umożliwienie im życia w nieprzyjaznych warunkach innych planet Układu Słonecznego. Szkielety wewnętrzne? To coś nas nie zaatakuje. Przecież to olbrzym. Tutejsze osobniki są pozbawione neuropolimerowej struktury tkanki mózgowej. To tylko polimerowe ciała, nie mogą się ruszać. Ale są wielgachne. Budowali je na planety o niskiej grawitacji? Niektóre. Inne są przeznaczone na planety o wysokiej grawitacji. Prowadzimy badania z myślą o każdym możliwym scenariuszu. W jednym ze zbiorników zobaczycie organizm, który miał żyć w oceanach Jowisza. O kurczę. No to nieźle. Autoryzacja. Major Nieczajew. Dobrze, chcę się usprawić. 107. Nieźle. Lepszenie broni dodaje kolejne ogniwo w komorach do cykulacji.
Tutaj ataki bronią białą, odnawiają twój zapas energii. Ja to jeszcze zostawię. A co tutaj mamy? Powtórne ataki nakładają dodatkowe efekty na elektryzowanie, rozbijają na kawałki bliskiej śmierci. Ciebie damy. Co zatem wybieracie, majorze? Jeszcze broń. Mam wszystko oprócz ognia. No nic. Dobrze, na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej. No i kurczę, niech już będzie w końcu to laboratorium. Na tym ja zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.